Cześć, tu Anna Karczmarczyk. Słuchacie podcastu Sexperience, w którym, mam nadzieję, dowiecie się, jak pokochać seks i sprawić, żeby seks pokochał was. Cześć, witajcie, z tej strony Anna Karczmarczyk, a wy słuchacie Sexperience. Moimi gościniami są Agata Ptak i Marta Brzezińska, czyli Lula Pink. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Miło mi was gościć. Cieszę się, że Poznań przyjechał do Warszawy. My też się cieszymy. Tak, my też. Kocham. Dobrze. Zacznijmy od początku. Skąd pomysł na Lula Pink? Okej, to jest pytanie, które ja zazwyczaj biorę na barki. Muszę wziąć głęboki oddech i powiedzieć historię, która nie jest łatwa, chociaż działamy na rzecz sekspozytywności. Początki naszej działalności wiążą się z nieprzyjemnymi okolicznościami prywatnymi, zawodowymi, ale też polityczno-społecznymi w naszym kraju. Takim pierwszym impulsem do tego, żeby w ogóle zainteresować się gadżetami erotycznymi, była choroba nowotworowa mojego narzeczonego i wiążąca się z tym późniejsza depresja i moja, i mojego partnera. W momencie, kiedy zaczęliśmy przyjmować leki psychotropowe, jakby nasza intymność wygasła. Także odczucia seksualne nie były już tak satysfakcjonujące jak wcześniej. No i po prostu zaczęliśmy się oddalać na tej płaszczyźnie intymności. Nie chcieliśmy rezygnować z tego i chcieliśmy czerpać z życia jak najwięcej, nawet w tym trudnym okresie. I zaczęliśmy szukać pomocy w gadżetach erotycznych. Niestety polska scena w tej materii mocno nas rozczarowała. I zaczęłam przeprowadzać research. Znalazłam bardzo fajne startupy feministyczne ze Stanów Zjednoczonych, ale sprowadzanie gadżetów tylko wyłącznie na potrzeby nasze było dość drogie. No i gdzieś tam zaczęło mnie to interesować pod względem właśnie tego, jak wygląda życie seksualne moich przyjaciółek, koleżanek. Zaczęłyśmy coraz więcej o tym rozmawiać. No i okazało się, że nie jest kolorowo i że gdzieś tam na różnych polach i z różnych przyczyn istnieje mnóstwo blokad, które sprawiają, że wiele z moich znajomych na przykład nie osiągało orgazmów. No, były w wieloletnich związkach, gdzie ta satysfakcja nie występowała. Drugą kwestią było to, że byłam troszkę wypalona zawodowo. Agata chyba podobnie czuła, że praca, którą wykonuje, nie spełnia jej wszystkich ambicji. Ich dużo. Tak, jest ich dużo. No i trzecia kwestia to były decyzje naszego rządu w kwestii zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Więc pojawiły się czarne protesty, poczułyśmy, że nasze ciała są zawłaszczane i to już była taka kropla, która przelała szalę. No. I zaproponowałam Agacie, żebyśmy coś z tym zrobiły, połączyły te wszystkie puzzle negatywnych emocji i zrobiły coś pozytywnego, bo byłyśmy też zmęczone takim wkurzaniem się, frustracją i bezradnością. No i udało się. Agata powiedziała, dobra, róbmy to i tak się zaczęło. No, urzekł mnie ten potencjał aktywistyczny tutaj jakby drzemiący w tym, bo nie do końca wyobrażałam sobie na początku,
w jaki sposób możemy się realizować w tej materii, sprzedając gadżety, ale też nie od gadżetów jakby bezpośrednio sprzedaży zaczęłyśmy, tylko zaczęło się od bloga, który publikował treści seks pozytywne, ale też edukacyjne, feministyczne, queerowe, w związku z tym, że też my jesteśmy queerowe i dopiero po 2 latach tak naprawdę otworzyłyśmy sklep i w tym roku we wrześniu obchodził okrągłe 4. 4 urodziny. I tak to faktycznie wyglądało. No i potem jak realizowałyśmy to z czasem, faktycznie okazywało się, że to realizuje nas politycznie w jakiś sposób. W tym sensie, że seks jest polityczny, nasze ciała są upolitycznione, więc nie możemy udawać, że tak nie jest. Ale możemy za to tędy je odzyskiwać, w ten sposób jakby przejmować narrację o kobiecej przyjemności, bo na początku miałyśmy taką ambicję, żeby przede wszystkim powalczyć z luką orgazmową, która w zdecydowanej większości dotyka kobiet w relacjach hetero. Według statystyk różnych zresztą, ale wszystkie mówią właśnie głównie to. No i potem stwierdziłyśmy, że nie przeszkadza nam zupełnie poszerzyć tego objęcia i włączyć inne grupy, które nie są może gdzieś tam w centrum atencji pod tym względem. Mhm. Czyli wszelkie jakby mniejszości, których ja też jestem częścią, czyli społeczność LGBTQ. Tak, i z czasem jeszcze wyglądało to tak, że w miarę naszej działalności zgłaszają się do nas grupy osób, które widzą w nas jakiś taki potencjał wsparcia. W tej chwili również współpracujemy z organizacjami i seksuologami, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnością fizyczną. Więc ta luka orgazmowa dotyczy nie tylko z hetero kobiet, ale tych osób, które szukają satysfakcji w seksie, jest więcej. Tematy te są często przemilczane. Z tego względu my też nie miałyśmy za dużo świadomości, dopiero wiedzy na ten temat. Dlatego wciąż się rozwijamy, uczymy i myślę, że będziemy szły właśnie w tym kierunku. Tak, te ostatnie lata nauczyły nas pokory, że wydawało nam się, że dość płynnie się poruszamy w tych obszarach, ale okazało się, że najskuteczniejszą metodą dowiadywania się o potrzebach, jakby nie spojrzeć docelowo też naszych klientów, klientek, ale osób, którym my faktycznie chcemy to wsparcie okazać, czy przez dostępność jakichś gadżetów, czy przez ich jakieś konkretne wersje, które im są potrzebne, to przede wszystkim oddanie im platformy, czyli wsłuchanie się w ten głos. Empatyzowanie to jedno, domyślanie się, zgadywanie, research, to wszystko oczywiście tam jest. Natomiast nic się tak nie sprawdza, jak zapytanie bezpośrednio zainteresowanych, co wszystkim serdecznie polecamy, czego im trzeba. I po prostu na to wezwanie odpowiedzieć. Zaczęło się od zabawek, a jakby stworzył się wielki ruch, że tak powiem, pomocowy, filantropijny. Na pewno rozwijający się, dzięki za to, bo to faktycznie rozwija się mocno. Śmiejemy się ostatnio, że nie ma nas w domu w ogóle. Marta cały czas kursuje pomiędzy Berlinem a różnymi miastami w Polsce, jak się okazuje. Ja rezyduję na co dzień w Poznaniu i tam też, to jest nasz matecznik, my tam faktycznie udzielamy się. Lula jest mocno poznańska, udzielamy się tam mocno, ale staramy się gdzieś tam tą część aktywistyczną, czy to przez warsztaty, czy przez jakieś inne panele edukacyjne, czy przez współpracę realizować. I ta sprzedaż gdzieś tam poszła trochę na drugi plan, nie? Tak, tak, no właśnie zauważyliśmy, że w ostatnich miesiącach nawet nie było czasu na to, żeby wystawić w sklepy jakieś nowości albo w ogóle. Ale wysyłacie, wysyłamy. To jest priorytet, oczywiście. Priorytet. Tak. Ale gdybyście wiedzieli, co my mamy w magazynie, czego jeszcze nikt nie widział, to jest po prostu strasznie okropnie frustrujące. Ale, jesteśmy we dwie i oczywiście współpracuje z nami kilkoro osób, które są nieocenione, jakby nie tylko kolektywy, ale konkretne persony, absolutnie wspaniałe. Natomiast jest to projekt,
od strony wykonawczej niewielki, a jest nas po prostu wszędzie pełno i już chciałbyśmy się czasami tak zwyczajnie po ludzku wyspać. Ale nie, bo musimy pracować u podstaw, musimy działać. To tak, no, na to wygląda, no niby zabawki, gadżety erotyczne, ale tak jak same mówicie, jakby, ale jakie gadżety erotyczne, jakby to jest mocno związane z zapotrzebowaniem danej grupy. Tak. No, tutaj możemy się nieskromnie pochwalić. Chwalcie się, ile się da. Że udało nam się sprowadzić do Polski gadżety, które rzadko są w ogóle dostępne w Europie. Są to gadżety na przykład robione przez kolektywy społeczności LGBT dla społeczności LGBT. Co jest wyjątkowe, ponieważ wiele lat temu, w odległych czasach, to głównie mężczyźni projektowali gadżety erotyczne, gdzieś tam z jakimś wyobrażeniem tego, co może przynieść przyjemność, czy to kobietom, czy osobom użytkującym zabawki. A w tej chwili się to mocno zmienia, więc gadżety projektują osoby, które również z nich korzystają, czyli są mocno dopasowane do ich potrzeb. Coraz więcej firm też przeprowadza researche, badania naukowe, konsultuje kształty funkcjonalności gadżetów ze specjalistami, nawet z uniwersytetami, więc jest to zupełnie inna bajka niż nie wiem, żelowe dildo, które gdzieś tam straszyło za czerwonej firanki. Swego czasu tak i dużo więcej mówi się o bezpieczeństwie gadżetów i mimo, że jest to wciąż rynek mocno nieuregulowany, widzimy, jak to się zmienia, bo zresztą to był temat w ogóle na samym początku naszej kooperatywy, że ja gdzieś tam się zatrzymałam ze świadomością na temat gadżetów dawno, tam 20 lat temu czy 18. I to było straszne, co zobaczyłam w tym sex shopie, gdzieś tam kiedyś weszłam. Znaczy straszne, z mojej perspektywy to było mocno nieśmielające. To były po prostu różne, mocno realistyczne falusy na półkach w jakichś tam rozmiarach. Z nieciekawego materiału, mało zachęcające. Ten materiał w ogóle, ja nie wiem nawet z czego, to jakieś tam dziwne tworzywa, wiecie. W każdym razie dopiero Marta uświadomiła mi, że jakby pokazała, jak to się zmieniło i jakie są teraz w ogóle kształty, jaka ergonomia, kolory, materiały, które są już bezpieczne dla ciał. Od mechanizmów, jakby, które są wykorzystywane do wytwarzania wibracji, czy jakichś tam innego typu stymulacji i tak dalej, i tak dalej. Więc okazało się, że gdzieś tam przegapiłam tę epokę. Teraz już oczywiście nadrobiłam mocno i jesteśmy cały czas z ręką na pulsie. No, ja z przyjemnością obserwuję tę ewolucję Agaty od osoby, która mówiła, nie, co ty, gadżety erotyczne, po teraz fascynatkę i odkrywczynię nowych kształtów, form, znawczynię wszystkich funkcji i mechanizmów. Fantastyczne. No tak. Takie nowe życie. Tak. Jestem tutaj, prawda, teoretykiem. Teoretyczką gadżetu. No, ale w tym sensie, że jakby użytkuję, też bywa, wiadomo, ale powiedzmy, że fascynuje mnie to, bo gdzieś tam w końcu ta technologia zaczęła bardziej dorównywać kroku tej, która sprawia bliźnim ból. Teraz po prostu jest nastawiona też na progres przyjemności. I to jest super, bo to oznacza, że gdzieś tam pochylamy się nad tymi swoimi ciałami. Pomaga nam trend aktualny, jakby też w ramach feminizmu, który mówi, że nasze ciała mają prawo do przyjemności. Powinniśmy bez skrępowania o niej mówić, że to jest sposób odzyskiwania naszego ciała, bo o kobiecej przyjemności nie mówi się za dużo, a jeśli się mówi, to nie mamy często do tego sprawnego języka. Śmiejemy się, nasza tutaj koleżanka proseksualna używa tego fajnego określenia, które pojawia się też w reklamach, że tam na dole, nie? Ktoś ma infekcję. No tak, właśnie. Gdzie? W stopie? Jakby, tam gdzie na dole. Jak nisko. Jądro ziemi. Tak, dokładnie. Tak, no jak nisko, jeszcze nie? W reklamach, czy gdzieś tam w
takiej przestrzeni publicznej. Najczęściej się mówi o strefach intymnych kobiecych właśnie w kontekście infekcji, problemów, tak, albo jakiegoś bólu. Upławy, menstruacja, tak, wrzody. Niebieska menstruacja oczywiście. Niebieska menstruacja, infekcje. Ale to jest taka, gdzie biegniesz później i kwiatki, tak, i tak, motylki, i inne rzeczy podnoszą ci sukieneczkę. Tak. Bo jak też wiemy, albo jeździsz na rowerze tak rozstawiając nogi, trzymasz mocz. Znaczy, przepraszam, nadal go nie trzymasz, ale masz teraz lepsze wkładki higieniczne. No wiem, okropne to jest, mówi się o tych infekcjach i tam, a ma pani bakteryjną czy grzybiczą? No poczekaj, wyciągnę chromatografię i przeanalizujemy to, żeby się odchodzić tam. No, więc tak to wygląda. I to jest krzepiąca refleksja, że to faktycznie się mocno zmienia. Zresztą widzimy też to po wzroście zainteresowania, że gdzieś to wychodzi, to było naszą ambicją, żeby to wyszło ze sfery tabu, co staje się już teraz trochę wyświechtanym już mocno frazesem, ale też sposób mówienia ma znaczenie o tym. Od początku wiedziałyśmy, że chcemy, żeby to nie było wulgarne, więc też ta nazwa naszego sklepu to miała być taka super pozytywna seksbohaterka trochę z innej galaktyki, która zresztą... Super Lulubi! Yes. Tak jest. Ona jest w ogóle spersonifikowana, jest takim zielonym stworem. I że ona będzie mówiła w sposób taki niezawstydzony, co też jest jednym z naszych jakby tutaj postulatów, ta kraina bez wstydu, do której zapraszamy, pozbawiona trochę poczucia winy i że bez skrępowania stworzymy język, którym mówimy o naszej seksualności, o naszej przyjemności, ale też o relacjach, nie? Które gdzieś, w których ta seksualność występuje, czy solo, czyli z samymi sobą, czy w jakichś tam innych konfiguracjach już mocno partnerskich. No już na poziomie na przykład opisów naszych produktów staramy się przemycać takie seks pozytywne treści, zachęcać do komunikacji w parach, czy innych konfiguracjach. Czyli nie jest to taki suchy opis. Ma cztery funkcje. Tu wibruje tak, tu wibruje tak, tu wibruje tak. Absolutnie. Dziękuję. Absolutnie. Mocno skupiamy się na emocjach, na odczuciach, które można doświadczyć, używając danego gadżetu, ale też właśnie staramy się trochę zaszczepić takiej afirmacji i zachęcania do rozmowy. Przede wszystkim, kiedy w grę wchodzi wprowadzenie zabawek do związku, bo tutaj często spotykamy się z tym, że jedna strona chce i na przykład chce zaskoczyć partnera czy partnerka gadżetem. Tutaj odradzamy tego typu zachowania. Najpierw trzeba porozmawiać, przedyskutować, nie narzucać. No właśnie. Spokojnie, nie? Bo takie podejście trochę... Nie zaskakiwać w ogóle, nie? Że już w szale tutaj, moje szanse wzrastają, bo teraz, kiedy buzują już te emocje, może zdecyduje się na anal na przykład, nie? Albo coś w ten stylu. No. Uczymy małymi kroczkami. Tak, konsentu, rozmowy takiej partnerskiej, szczerej. Mocno podkreślamy też kwestię bezpieczeństwa. Już wspomniałam chwilę wcześniej, że biznes jest mocno nieuregulowany. No właśnie miałam się ciebie zapytać o to, jakby o co chodzi? Od tej sfery bezpieczeństwa pomiędzy osobami partnerskimi przez gadżet, którego używamy, czyli żeby jego źródło było jak najbardziej, jak to teraz się mówi, legitne. Czyli firma, która istnieje, ma na uwadze dobro swoich klientów i klientek, użytkowników tych gadżetów. Certyfikuje swoje materiały. Tak, jakby potwierdzone są jakby też ich składy, w tym sensie, że są wolne od ftalanów, jeśli to jest silikon, to niech to będzie w 100% silikon, co najmniej medyczne, bo są też i platynowe i tak dalej. Jakby nieporowatość jest tutaj dość częstą wskazówką, co sprawia, że jakby ten gadżet przez nieprzepuszczalność ułatwia utrzymanie go w higienie, czyli nie powoduje, nie sprzyja namnażaniu się na nim bakterii i tak dalej. Więc takie materiały jak szkło, stal,
silikony, drewno lakierowane jakimś bezpiecznym lakierem. Porcelana są jak najbardziej okej. Okay. Porcelana? Tak. Ona jest niełamliwa, jest nieodporna tylko na wstrząs, czyli na jakiś upadek z wysokości. Natomiast nie ma, jak się śmiejemy zawsze, mięśni Kegla, które by ją tam zmiażdżyły w trakcie. To jest interesujące. Nie spodziewałam się tego po porcelanie. Porcelana jest strasznie wdzięcznym i przyjemnym materiałem, który bardzo szybko przyjmuje temperaturę ciała. Taki masaż pochwy czy wulwy jest naprawdę satysfakcjonujący, może rozluźnić mięśnie. Jest wskazane na przykład przy bólach menstruacyjnych, żeby właśnie rozluźnić mięśnie w taki sposób, żeby te miesiączki były bardziej znośne. Więc materiały to jedna sprawa, ale też wykorzystana w gadżetach, w tych, których to oczywiście ma miejsce, elektronika. Czyli jeśli mamy do czynienia z jakąś firmą, która ma pewną renomę, ona nie zaryzykuje jakiejś porażenia niewiadomej proweniencji akumulatorami albo silniczkami. Pojawia się mnóstwo podróbek gadżetów. Zresztą podrabia się w tej chwili wszystko w tym gadżety. To chciałam powiedzieć, że tak często można spotkać gadżet, który wygląda łudząco podobnie do czegoś, co już fajnie funkcjonuje na rynku, że rozumiem pokusę, by zaoszczędzić stówkę czy dwie i kupić to na popularnych platformach wysyłających na odległość, w tym tych polskich. Natomiast musimy liczyć się z tym, że to może nie być to, że to nie będzie miało tego certyfikatu, że skład będzie niepewny, bo ta firma oszczędza, dlatego jest tańsza, no dlatego tak. Nie płaci za research. No i czy możemy jej zaufać co do tego, że ona nam to mówi, że to jest zrobione z tego i z tego? Nie, ale jakby materiały i ta elektronika to jedno, ale jest jeszcze kwestia samej konstrukcji tych gadżetów. Ale jeszcze wracając właśnie do wibracji, tutaj bardzo dużą wagę warto przyłożyć do częstotliwości wibracji. To jest bardzo istotne, ponieważ te niepochodzące z potwierdzonych źródeł wibratory często po prostu są takimi bzykotkami, które i tak nie przynoszą satysfakcji, więc używając takiego wibratora można się zrazić w ogóle do gadżetów, bo on nie jest w stanie przynieść takiej satysfakcji, jak te, które wykorzystują częstotliwości na przykład bardzo niskie. I wtedy te wibracje docierają do głębokich partii ciała i te doznania nie są właśnie takim szokiem i wstrząsem, tylko naprawdę takim głębokim i przyjemnym przeżyciem, które może owładnąć całe ciało. No i kwestia samego kształtu, czyli kiedy gadżet na przykład jest reklamowany na opakowaniu przez producenta jako na przykład do użytku analnego, po czym okazuje się, że nie ma na przykład żadnej blokady u podstawy. Czyli korzystając gdzieś tam solo z takiego gadżetu, ryzykujemy, że on jednak wsunie się głębiej niż planujemy i będziemy musieli go wyciągać na przykład docelowo chirurgicznie. Powtarzamy to do znudzenia i powtórzymy to także tutaj, że badania, które zgromadził taki szwedzki lekarz, który zajmował się zbieraniem danych właśnie z takich interwencji z SOR-u, gdzieś tam policzył, że do prawie 50% wszystkich przypadków należały osoby, które miały gadżet w sobie. Czyli to miało być coś, co miało być do tego przeznaczone, bezpieczne. Tak, okazywało się, że nie. Reszta to były butelki, kabaczki. Lalki Barbie. Samochodziki. Warzywa i owoce. Tak. Ale jednak jest to przerażające, że 50%... Gadżety. Ktoś się zabezpieczył, ktoś powiedział, kupuje gadżet, żeby to było bezpieczne. Dokładnie. Tak. A jednak ta wielkość blokady ma duże znaczenie. I tak jak Agata mówiła, wielu producentów na przykład już w ulotce
pisze, że jest to, że nie jest to do użytku wewnętrznego, że nie można tego nigdzie wkładać, a jednak jest to sprzedawane jako zatyczka analna. Więc... Albo dildo, nie? Tak. Irracjonalne. Irracjonalne. No, więc warto też zwrócić uwagę na sposób komunikacji marki. Nie? To są marki, które dokładnie opisują, w jaki sposób korzystać z tego gadżetu bezpiecznie. Dają wskazówki, poradniki i nie udają, że nie wiedzą, tak. No, że do tego to będzie stosowane i takim markom, my tak uważamy, warto zapłacić trochę więcej, bo to znaczy, że oni ten gadżet pod kątem tej ergonomii, dopasowania naszego ciała, ale też właśnie bezpieczeństwa w zależności od zastosowania, gdzieś tam zainwestowali, przyłożyli po prostu się i tak dalej. Więc na pewno to. Zresztą ten brak regulacji wynika trochę z tego, że wszystko we współczesnym świecie można sprzedać jako gadżet. Czyli coś niewiadomego zastosowania do postawienia na półce. I właśnie tę lukę prawną wykorzystują producenci, opisując te gadżety, mimo że tu jest napisane plag analny tam świecący w ciemnościach i nawet ma tą podstawkę, ale jest to napisane jako novelty, nie? W sensie opisane jako novelty gadżet dla dorosłych i po prostu ponosisz odpowiedzialność, jakby coś tak, z tym zrobić. Że teoretycznie mogą się wyłgać tym, że to przecież jest do postawienia na półkę. To nie? Jest śmieszny gadżet. No, stoi. Tak. Śmieszny gadżet na osiemnastkę. No, trochę jak z dopalaczami. Gadżet kolekcjonerski. Właśnie o tym samym pomyślałam, ale nie chciałam tego powiedzieć na głos. Dlaczego? Jesteśmy świadome różnych wyzwań socjologicznych, jakby istnienia dopalaczy na rynku, albo nieistnienia tych, które były jeszcze bezpieczne, zanim populistyczne decyzje naszego rządu zostały wprowadzone w życie. Proszę o wycięcie tego fragmentu. Nic nie wycinamy. Więc to, i jakby mając to na uwadze i trochę działając, pomyślałby kto na swoją niekorzyść, zaangażowałyśmy się w sprawę bez precedensu, jako jedyna instytucja z Polski, a my przecież nawet nie jesteśmy instytucją. Jesteśmy kolektywem. Małym kolektywem, kooperatywą, sklepikiem, blogiem. Mały sklepik, a co pod spodem? Jak łechtaczka. I musiałyśmy podpiąć się tutaj zachęcone przez naszą współpracującą z nami nad cyklem akurat artykułów o seksie analnym i sztuczkach w ogóle związanych z tym i wskazówkach koleżanką z Katalonii Mar, która dała nam znać, że jest szwedzka grupa robocza, która pracuje nad pierwszą na świecie normą ISO dotyczącą regulacji właśnie gadżetów erotycznych. Jakim idzie? Drugi rok im idzie na razie. Tak, zebrali uwagi dotyczące właśnie materiałów, kształtów, bezpieczeństwa, ale... Czasów też użytkowania. Tak. To jest ważne, nie? Bo niektóre gadżety można na przykład, no jak już jesteśmy przy tych korkach analnych, są niektóre tak skonstruowane, że można je mieć w pupie nawet przez kilka godzin, a niektóre tylko kilkanaście minut, nie? Dużym problemem też są kulki waginalne, tak zwane kulki gejszy, które często były polecane do ćwiczenia mięśni Kegla. Okazuje się, że tak naprawdę, tak, była taka moda. Prawda jest taka, że najczęściej mamy je zbyt mocno zaciśnięte, a nie za luźne. Więc jeszcze dokładanie sobie takiego dodatkowego napinania. Napinania bez... To można się totalnie zamknąć na wszystko. Dokładnie. Więc kulki spoko, pod warunkiem, że zalecono je wam w gabinecie profesjonalnym. Dokładnie. I wskazano czas ćwiczeń i jak mają te ćwiczenia wyglądać. No właśnie, bo tutaj ważne jest też, żeby rozluźniać te mięśnie, nie tylko zaciskać. Wiele kobiet i osób z waginami skupiało się w czasach mody na kulki, a na tym, żeby właśnie były jak najdłużej zaciśnięte, a żeby to być może... Węższą. Bo to jest... Albo trzymać mocz. Albo trzymać mocz, to też prawda. No. I były zdziwione te osoby, że nie działa, a wręcz jest gorzej. Tak, no, więc my jakby jest,
też nie chcemy ich sprzedać wam, nie wiem, miliona, tylko chodzi o to, żeby właśnie to była rzecz potrzebna i działająca. Co innego mieć kulki, które rozmaicają życie seksualne raz na jakiś czas, bo to też jest w porządku, od razu mówimy. Natomiast jeśli myślicie o treningu, no to tylko jeśli faktycznie to jest to, co zaleca wam lekarz, do którego udajcie się, jeśli tego nie wiecie. Nie wiecie jeszcze. No więc ta norma polegała, jakby sprawa bez precedensu, procedują teraz te wszystkie konkluzje, które zostały wysłane z różnych stron świata. No i mamy nadzieję, że jak ona już powstanie, to te największe marki, to akurat jestem pewna, że tak się stanie, po prostu do tej normy się zastosują, bo od razu też powiemy, że nawet najlepsze marki też mają czasami jakiegoś tam nieudanego potworka w swoim portfolio. Mhm. No, ale myślę, że większość gadżetów, przynajmniej wydaje mi się, na pewno wszystkie w naszym sklepie spełniają te normy, mimo że nie są one oficjalne. Tak, albo na przykład jest jakaś klauzula, o której wspominamy, bo mamy w swojej ofercie korki jakieś tam na przykład analne, które nie mają dość szerokiej podstawy i wtedy mówimy od razu, że to jest, odradzamy zabawę. Do zabawy w duecie, dokładnie odradzamy zabawę solo, bo wtedy faktycznie nie ma się kontroli nad tym, co się z tym dzieje, natomiast co innego, kiedy jest to połączone z jakąś tam superwizją, która pewnie jest też dodatkowym źródłem uciechy dla obojga, czy obu partnerów, partnerek. Marta, kim jest Lula? Super bohaterka. Ostatnio na naszych urodzinach robiłyśmy konkurs, kim jest Lula, kto to jest Pink i Lula to jest Agata. Jestem Pinky. Klasyczny Pinky. Była też taka kreskówka. Pinky to Pinky jest i mózg, tak. mózg. No. Wiele osób nie zgadło. No, bo to jest jakby historia powstania tego pseudonimu dla tej superbohaterki. Tak. Znaczy założenia Lula właśnie miała być kosmitką, która właśnie przybywa na Ziemię z misją szerzenia filozofii seks pozytywnej, walki ze wstydem, który jest gdzieś tam nam wtłaczany kulturowo przez religię, wychowanie w tym, że też duchu. No i tam wiele innych opresyjnych rzeczy. Lula jest wolna od tego. Też nie ma określonej płci, jest kosmitką, więc nie bardzo nas interesuje, co ma w majtkach, ale kocha wszystkich ludzi i chce nieść przyjemność każdej chętnej osobie. No, a sama nazwa właśnie powstała tak, że szukałyśmy odpowiedniego pseudonimu dla niej. Pink, jakby musiało być Pink, jako że jestem wyznawczynią różowego feminizmu, takiego pluszowego i przyjemnego, a Lula to tutaj Agaty. Kocham kurtki ze skóry Nicolasa Cage'a, nie żartuję, nie kocham kurtek ze skóry, nikt nie powinien ich kochać, ale był film Lyncha, Dzikość serca, gdzie Cage właśnie idzie i krzyczy do swojej ukochanej, a w zasadzie za nią Lula. No, więc jeśli kochacie Lyncha i Dzikość serca oraz Nicolasa Cage'a w nim, to właśnie stąd. Tak, poznałam Nicolasa Cage'a. Tak! Znaczy, poznałam, no, wymieniliśmy się uśmiechami, spojrzeniami. Oh my God. Super. Byliśmy w Las Vegas z moim małżonkiem u Gordona Ramsaya w restauracji w Hell's Kitchen. Oh my God. I siedział Craig. Craig chyba ze swoją menadżerką, tak mi się wydaje. No taka aura się ciekawa unosiła wokół niego. Miał za wielką czerwoną marynarkę, kowbojski kapelusz. No i był Craigiem. No. Także hi. Zazdro. No Nicola de Grezjang. Ale duży sentyment właśnie do Dzikości serca. Tak, bo jakby już nie wnikając, co tam dalej się stało z karierą, czy z samym Cage'em, jakby no właśnie, czy on jest teraz cringy, czy nie, że tam nie ma znaczenia. Dzikość serca, moi drodzy, classic forever. To prawda, fantastyczne kino. No w ogóle też w naszych opisach, czy działalność lubimy odnosić się do popkultury, no jesteśmy wielkimi wyznawczyniami
pop-artu i pop-kultury. Tak, przy czym gdzieś tam ten nasz sklep i jego mniej wizualna, a bo ona jakby będzie zawsze mniej więcej w tej konwencji opierała, nawet jak tam coś zmieniamy, ale jeśli chodzi o sferę opisową, to tutaj przeszłyśmy też pewną ewolucję, bo na początku właśnie mocno się, Barta stoi, od razu powiem też za opisami, za opisami, bo jest absolutną mistrzynią tego. No i miała takie mrugnięcia okiem, nawiązywała do jakichś utartych stereotypów, śmiała się z nich i tak dalej. Mówiła o nabrzmiałych kutasach, albo tam o waleniu konia jak prawdziwy mężczyzna, albo coś w tym stylu. Ale okazywało się, że czas wokół nas jest taki, że bywa, że taki sposób stawiania sprawy nie do każdego trafia i nie chodzi, nie jest to kwestią erudycji. Dokładnie. Tak. No, zwrócono nam uwagę na to, że odbiorca, Nie, to właśnie nie. Tak, gdzie Marcin odjechał peron najbardziej. One są w ogóle do dzisiaj zostawione, bo tam wszyscy wiedzą, że to jest jakaś tam kmina. Tak, chodzi o to, że może być niezrozumiane i może ktoś pomyśleć, że my wspieramy właśnie te stereotypy i że to jest na serio, nie? Że na piśmie jednak trudno o to tam przymrużenie oczka, wszędzie takie minki rysować. Dokładnie, no. Mało zawodowo. My komunikujemy się między sobą i dla nas jest takie, dobre, nie? Ale ktoś tego nie widzi i może źle to zinterpretować, a my chcemy trochę ponosić odpowiedzialność, znaczy nie trochę ponosić odpowiedzialność, tylko trochę chcemy. Za powodzenie tego komunikatu, więc zdarzyło się nieraz, że wsłuchałyśmy się w ten feedback i po prostu usunęłyśmy kwestie, które mogły być dla kogoś krzywdzące, chociaż zupełnie nie miały takiej intencji, ale po prostu licząc się z tym, że faktycznie uznajemy, że ktoś mógł to tak odebrać i to na przykład było dysforyczne i stwierdziłyśmy, że nie, dobra, jak włączamy, to włączamy. Chcemy słuchać tych głosów i nie chcemy zostawiać takiego ryzyka. No i jakby w efekcie idąc za ciosem i tą lekcją, nawiązałyśmy współpracę z dwoma organami. Z transfuzją. I z osobą aktywistyczną, działającą właśnie edukacyjnie, jeśli chodzi o sferę queer. W tym mocno na rzecz jakby świadomości, wiedzy o osobach niebinarnych, Queer Alice z Insta, które to pomogło nam zneutralizować język opisów. Czyli po 2 latach opisywania przeze mnie gadżetów nastąpił czas, kiedy każdy jeden został zneutralizowany płciowo. Więc. Ale to musiało być ciężkie. Yes. Tym bardziej, że dopiero co skończyłyśmy tamte, nie wiem, ale no, w ogóle ten język jeszcze nie jest, nie egzystuje w Polsce. Tak. Więc to była duża gimnastyka, ale właśnie przy wsparciu, najpierw próbowałam sama próbować, tak? Z różnym skutkiem, właśnie takim, że dostawałyśmy komunikaty, że widać, że chcesz, ale może a jednak inaczej. Nadal źle. Może moja profesor mówiła, pomysł jest, ale wykonanie nikczemne. Tak, dokładnie. No, ale teraz już jest... To były mniej wybredne komentarze. Już jest super. Chyba macie fajny przelot ze swoimi klientami, nie? W sensie jesteście blisko. Tak, jesteśmy blisko, ludzie piszą do nas, dzwonią o różnych porach. Czasami mi się wydaje, że to jest po prostu taka infolinia do zabawy, bo jesteśmy też profilowo w socialach mocno otwarte i odpisujemy o różnych porach, to chyba zachęca do tego. Na pewno. Żeby wtedy też zadzwonić o 23, bo wiesz, co innego zostawić wiadomość na Messengerze, a co innego gdzieś tam w uniesieniu może niedzielnego wieczoru tutaj odważyć się w końcu, zapytać, do czego to służy, bo chcę mówić coś tam. No więc gdzieś tam staramy się stawiać te granice, bo i tak już nie mamy prawie żadnych, jeśli chodzi o poświęcenie pracy. Ale faktycznie jesteśmy mocno dostępne, ale to też o to chodziło, że my wnosimy tutaj to. Doradztwo, wiedzę taką merytoryczną, ale też tą indywidualną poradę, gdzie ktoś pyta, co dla mnie i Marta pyta, kim jesteś? No i właśnie, wtedy postaramy się powiedzieć. Tak naprawdę... A jak ktoś nie wie, kim jest?
A to wtedy no wie, czego szuka w gadżecie trochę już, nie? Albo jak nie wie, no to wtedy mam taką swoją klasyczną listę pytań, które mogą mi pomóc zrozumieć osobę. Okay. Później proponuję jakieś rzeczy, i jeżeli... I czujesz tak, czy bardziej w te, czy tak, w tak, tak, tak. No więc z dużą liczbą klientów, no już mam takie relacje dość takie kumpelskie, można powiedzieć. No, no i wracają do nas tak. Osoby, to też jest bardzo ważne, że nie zawiodły się, nie? Czyli nie wcisnęłyśmy gadżetu, nie zniknęłyśmy, my mamy tą opiekę posprzedażową. To jest zawsze jakby źródłem kolejnych facecji, które są słodko-gorzkie, że ktoś dzwoni do nas i mówi, że ma taki problem. A my mówimy, no to się zdarza, przy tym gadżecie trzeba tam docisnąć ten kabelek, bo on jest, ma się wrażenie, że jest wsadzony, ale tam jakby pierwsze przykłady z głowy. Albo, że zalecamy to i to, albo żeby jeszcze raz podładować, albo no, jak, dzielimy się tą swoją wiedzą, potem się okazuje w rozmowie, że gadżet nie był kupiony u nas, ale że nam dziękuję, bo jako jedyny... Tak. No, nie, fachową pomoc techniczną. Tak, was, tak. Jedynie od was. Którą wnosimy jakby my. I to też jest, to chciałyśmy mocno podkreślić, że wiecie, tu nie jesteśmy w stanie być najtańszymi, kiedy mamy fizyczne stany magazynowe, utrzymujemy ten magazyn, płacimy pracownikom. Ja bardzo lubię, jak sklepy mają taką adnotację, że są przejrzyste i jest taka drabinka, tyle kosztuje wynajem miejsca, tyle kosztuje to, tak, tyle tak. To, tyle to, a tyle my na tym zarabiamy. No bo... I masz takie... Aha, no i to no, dobra, to, cena jest adekwatna. To warto to wiedzieć, że gdzieś tam firmujemy to naszymi twarzami, bierzemy za to odpowiedzialność i poświęcamy się tej pracy, zgłębiamy tajniki jakby tej branży na co dzień po to, żeby się tym podzielić, więc publikujemy jakieś blogowe artykuły, dzielimy się tą wiedzą, kogoś inspirujemy, kto potem wskakuje, to jest mocno frustrujące, wskakuje na Allegro i wygrzebuje jakiegoś dropshippera, czyli kogoś, kto nie ma magazynu, siedzi przed komputerem i spina sobie po prostu ze swoim sklepikiem cennik hurtowy i ta hurtownia wysyła to do klienta i tam nie ma tego wszystkiego, po prostu od nas wziął to, co my dajemy, a zaoszczędził piątkę. Natomiast kiedy pojawia się problem, no zostaje z tym najczęściej sam, bo ta osoba, która mu to sprzedała, nie ma pojęcia w ogóle, co on kupił. To jest, bo równie dobrze mogłaby handlować tam, wiecie, mydłem i powidłem, nie? No i tak to wygląda, że jesteśmy sklepem mocno wyspecjalizowanym. Widzę, że coraz więcej osób to docenia, że wraca się do takich sklepów, które dają to doradztwo, które nie zostawiają klienta czy klientki samym sobie. No niemniej, no trudno z tym walczyć, też to rozumiemy, że... No właśnie, tutaj tak, bo tak goryczą powiało. Ale... No bo jakby może teraz mamy okazję też powiedzieć jakby z czego to wynika, tak, że, tak. Że inwestujemy pewne rzeczy, żeby być profesjonalistkami w swojej dziedzinie. No i wciąż musimy konkurować z osobami, które tego nie mają, ale za to zaoferują wam coś 5 zł taniej. I nie mówię tu o sytuacji z AliExpressem, która jest zupełnie inna, bo tam ta kwestia zaufania do gadżetu jakby dochodzi do głosu, nie? Zdarza się jakiś... No, więc chciałabym to podkreślić, że może komuś kiedyś przychodzi przez myśl, no ale macie drożej. No, dlatego. Tak, no właśnie, plus i tak na naszej stronie można przeczytać, że przekazujemy 5% zysku na queerowe imprezy i cele charytatywne, ale w rzeczywistości jest to znacznie więcej niż to 5%. Staramy się po prostu jak najwięcej oddawać. Spinać. Ostatnio Przemek Madej, który z nami współpracuje właśnie z naszym wspaniałym człowiekiem od komunikacji i w ogóle reprezentujesz taki poznański kolektyw, poznański Posqueer, policzył, że wspieramy średnio kilkadziesiąt imprez queerowych, tak, i nie tylko rocznie. 40 inicjatyw rocznie. Nie licząc, znaczy jakby do tego matronaty jakieś tam, czyli że po prostu gdzieś tam dajemy widoczność różnym inicjatywom, jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić dla nich nic innego. Gdzieś jedziemy, robimy jakieś tam rzeczy pro bono, przekazujemy jakieś fanty, albo po prostu fizycznie kasę. To nie musi być queerowe. Albo wiedzę. Albo tak, albo
dzielimy się gdzieś tam wiedzą, albo współpracujemy z kimś tam, żeby jego też widoczność podbić. Udzielamy swojej platformy też inicjatywom, które uznajemy za ważne, bo jakby na naszych socialach nie ma tylko gadżetów i seksu, tylko są różne zagadnienia, nierzadko z zakresu gdzieś tam społeczno-politycznego. Chociaż staramy się bardziej przez afirmację, ale czasami po prostu trzeba obrać jakieś stanowisko, tak, czy to w kwestii właśnie cielesności, czy to w kwestiach typu aborcja. Tak. Chcecie zmienić świat? Tak. To jest taki nasz mały sposób na trochę zmianę perspektywy. Od początku nasz sklep i cała inicjatywa była nastawiona na to, żeby zmienić myślenie o ciele i seksualności. Gdzieś to była taka też autoterapia dla nas samych. I działanie mocno oddolne przede wszystkim. Nie? Gdzieś tam metodą kręgów na wodzie przez najbliższe grono, przez nasze mikro społeczności, poznańskie kolektywy zgromadzone wokół czy knajp, czy jakichś innych organizacji, inicjatyw. Przez w końcu obecność w tak jakby w wspaniałych i przyjaznych miejscach jak niniejsze, żeby gdzieś tam przemówić. Czy podzielić się z szerszą publiką tym, co mamy do powiedzenia i zostawić, żeby to sobie rezonowało, albo i nie, liczyć się też z tym, że nie do każdego jesteśmy w stanie trafić po prostu, nie? Ale nie trzeba trafić do każdego. Umówmy się, jakby nie mamy o to chodzi. Nie mamy takiej ambicji, ale jesteśmy mocno nastawione na taką pracę u podstaw, na komunikację, rozmowę. Tak. Uważamy, że w ogóle warto gadać. Miałyśmy takie dylematy, kiedyś założyłyśmy grupę, ona tam umarła, nie miałyśmy czasu się nią zajmować, ale przywrócimy ją, czekajcie na niej, rozmowy z Lulą P. I tam pojawiły się mocno przypadkowe osoby takie, że ciężko było z nimi uzgodnić nawet wspólne dogmaty na sam start. Niestety w niektórych przypadkach musiało skończyć się usunięciem z grupy, bo tam dochodziło do takich nadużyć. Przestrzeń internetu jest dzika. Tak, ale jakby też naruszania bezpiecznej przestrzeni dla innych użytkowników, to było głównym takim przyświecającym nam imperatywem, ale były też osoby, które były totalnie spoza naszej bańki, ale tam przynajmniej była ta gotowość do posłuchania, no to my już w sposób niestrudzony, terapeutycznie. Jak dziecku, objaśniając podstawy i jak już się tam pouzgadnialiśmy, co do tego mogłyśmy przejść na wyższe poziomy abstrakcyjnych pojęć i tak dalej. Bo tą gotowość do rozmowy, do dialogu trzeba docenić, więc nawet jak mamy z kimś mocno nie po drodze, staramy się takich osób nie skreślać, bo wiemy, że po prostu nasze życiorysy jakby są inne, ale że wierzymy głęboko, że można po prostu ten sukces komunikacyjny gdzieś tam wspólnie stworzyć, jeśli gotowość do tej rozmowy z obu stron jest. No właśnie, no i tutaj już wcześniej mówię, że same podchodzimy z dużą dozą pokory. Nie mamy żadnego wytrychu, ani nie wiem, sposobu na wszystko. Nie uważamy też, żeby nasze pomysły były najlepsze, więc chętnie zapraszamy do naszego świata osoby, które chcą z nami działać i wesprzeć nas gdzieś tam w tej misji, która cały czas ewoluuje i przybiera coraz to nowe formy. No, my też się uczymy. To też właśnie podkreślamy za każdym razem, bo zdarzały nam się zmiany perspektywy, inspirowane właśnie feedbackiem od innych osób i chcemy tego feedbacku. Chcemy się uczyć i my też chcemy się rozwijać. Nie czujemy w sobie jakby tego, że jakby właśnie nasza wizja jest jedyna i słuszna, bo ona jest otwarta po prostu na perspektywy innych osób. Przeczyłybyśmy trochę same sobie, prawda? Gdyby było inaczej. Więc tak. I stąd też te wszystkie zmiany, one były inspirowane przecież nie tylko przemianami wewnętrznymi w nas, czy obserwacją świata zmieniającego się wokół, ale przede wszystkim właśnie komunikacją od innych osób, które nas przekonały. Zapraszamy bardzo do Lulu Pink was wszystkich. Do Lulu Pink. Wybaczcie, do Lula Pink. Przecież to jest super bohaterka. Lula wybacza. Wybacz, Lula. Ucałuję cię, jak się zobaczymy. Zapraszamy bardzo do Lula Pink i dziękuję dziewczyny, że
że podzieliłyście się ze mną swoją misją. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy z Agatą Ptak i Martą Brzezińską z Lula Pink.